Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo. Witam was już w bodajże 14 odcinku z serii Resident Evil 2 z 2019 roku. Jesteśmy w trzecim odcinku w kampanii Leona B. I teraz tak, ja już sobie zabieram ze sobą ten detonator. To jest mój priorytet i w zasadzie cóż ja mogę jeszcze wziąć? Zastanawiałam się nad shotgunem, ale... Nie jest dobry pomysł. Weźmy po prostu spray ze sobą. Jak zginiemy, to zginiemy. To sobie powtórzymy. Zastanawiam. No tak, detonator jest moim głównym teraz jakby celem. Ale tu jest jeszcze sporo rzeczy, których nie pozbierałam. Ale może najpierw ten detonator. Dobra, zobaczymy, jak mi tu pan X pozwoli się poruszać w dzisiejszym odcinku. Będą z nim jakieś problemy, czy nie będą? Na razie jest czysto. No, leży tutaj pipka. Zastanawiam się, czy ją zabijać, czy nie. Może lepiej nie. Serio. Słuchajcie, nie ma co się oglądać za sobą, tylko po prostu przemy przed siebie. Gdzieś słyszę tam tyranta i to coraz głośniej. Gdzieś on tam chyba w górnej części tego posterunku się porusza. W sumie mogłam iść górą, prawda? Ale nie wiem, czemu poszłam tędy. No nieważne. Aha, super. Nie, no, zajebiście. Lepiej być nie mogło. Słuchajcie, ja wiem, że to już jest dead. Chociaż mamy ze sobą chyba spray. Mamy, to jeszcze nie. Dobra, zobaczmy, co będzie dalej. Zobaczmy, co tutaj będzie dalej, jak tutaj będzie sprawa wyglądała z tym detonatorem, czy wyskoczymy Lizard i czy będzie Mr. X. Czy wszyscy nagle mi się tutaj, nie wiem, zlecą na łeb. Ktoś tutaj wlazł, ale nie wiem, czy to zombiak, czy po prostu spadł tamten z góry. Dobra, zobaczmy, jak tutaj baran, harfa i ptoszek. Baran. Harfa. I ptok. No dobra, będzie. Wiecie co, postanowiłam, że sobie pokombinuję z tymi medalionami tam w tym górnym polu. Nie będę... Naprawdę. Nie będę tracić czasu na to, aby szukać rozwiązania gdzieś tutaj po drodze. W kwestii odnalezienia wskazówki, jakie tam mają być, jaka tam ma być kombinacja. Ja po prostu zrobię sobie wtedy cięcie i ja będę kombinować, no bo co mi przyszło, słuchajcie, do... Ja już nie mam szans w tym momencie. Jeszcze tu jest zombie, no spoko. Wiecie, że to jest koniec.
znalazł. To jest koniec. Co mi to da, słuchajcie, że ja tędy przelecę? Powinnam teoretycznie już to załadować. Bo wszyscy wiemy, jak to się skończy. On normalnie biegnie za mną. Nie wiem, czy wy to słyszycie. On jest tak szybki. Nie dobiegnę do tej skrzyni. Coś tak czuję. Dobra. Słuchajcie. Kombinacja jest następująca. Chyba... Poczekajcie, nie. O! Jest! No i mamy 3 medaliony. Ten nie zejdziemy. Mr. X już tu wparował. No to pięknie. Nie, słuchajcie, ona mi nie da tu przejść. Nie ma szans. Okej, koniec. Jesteśmy z powrotem, słuchajcie, ale zrobimy sobie to na nowo razem. Tak sobie pomyślałam, że zrobimy to razem. Bo ja nie wiem, czy ja po drodze jeszcze o coś nie zahaczę. A nie było to jakoś mega długo, bodajże 7 minut, nie jest źle. Wiemy już, jaka jest sekwencja do tego posągu w głównym holu. To najważniejsze. Jestem ciekawa, gdzie będzie podpowiedź do tego. A nie zdziwiłabym się, gdyby, wiecie co, gdyby to było w jakiejś rolce do wywoływania filmu, ale aktualnie nie mam chyba żadnej. Także no, nie będę czekać na to, aż mi z nieba spadnie ta rolka, jeżeli to oczywiście w rolce. Tylko po prostu, no, musiałam zrobić tak, a nie inaczej. Dobra. Idziemy sobie tędy, bo obawiam się, że Mr. X jest niestety na górze. Chyba, że się mylę. I wypadnie mi tutaj na pysk zaraz. O, gdzieś go słyszę. Wiecie co, wiecie dlaczego chciałam to otworzyć? Dlatego, że bardzo mnie irytuje fakt, że tutaj nie ma tego sejfu, a on tutaj był przecież ten przenośny. Jeszcze jest jedna alternatywa, ale to już nie będę. Nie będę tutaj spoilerować, ale w sumie Claire znaleźliśmy sejf tutaj obok właśnie. Wow! Ty! Ale mnie zaskoczył teraz, powiem wam. Czekamy sobie, aż on przejdzie. Wezmę sobie tą roślinkę. Dobra, pola tam, więc lecimy szybciutko. I dobra, tutaj mamy medalion. Ja nie wierzę, że ja znowu zrobiłam ten sam błąd. Ja nie wierzę w to, kochani, że ja popełniłam drugi raz ten sam błąd. To jest jakiś horror. Trzeba być tępą strzałą, żeby zrobić to samo. W ostatniej chwili się zorientowałam i chciałam odbić na prawo, ale już było za późno, niestety. Ach, Boże. Wiecie, dlaczego wychodzę? Teoretycznie nie musiałabym stąd wychodzić. Ale pamiętam ze scenariusza A, właśnie, że jak tutaj byśmy stali, to ta szafka tam przy wyjściu, ona by się nam tutaj zawaliła jakby na bok i interesowałaby nam przejście. Dobra, to był baran. To nie jest baran. Tu jest baran.
Harfa to była chyba, tak? Tak. I ptoszek? Tak. Dobra. Teraz jeszcze tylko trzeci medalion. Tylko... Wow! Naprawdę? Dlaczego? Przecież to będzie niesamowite, jeżeli ja zginę. Musiałam to zrobić, bo mam pana X-a na sobie. Ah, fuck. Dramat. Tutaj też będzie jeszcze pewnie ten zombiak na dole. Nie, nie ma go. Gdzie to jest kwestia losowa? Gdzie oni w danym momencie się znajdują? Dobra. Muszę coś zezreć. Coś muszę zezreć. Teraz tak, tu mi 6 naboi zostało. No ja na razie nie jestem w stanie nic zrobić w sumie. Nie wiem, czy schować te prochy, czy zabrać sobie i połączyć. Zastanawiam się. W sumie tylko te mamy, więc możemy sobie je połączyć ewentualnie. 10 naboi. Dobra. Zobaczmy, co tam się dzieje na zewnątrz. Trzeci medalion weźmiemy i w sumie będziemy mogli już iść pod... Kurde, serio? Teraz mi nie da pewnie stąd wyjść. Gdzieś wlazł. Przez coś przeszedł. Tylko nie wiem przez co. Jakoś tu się czuję bezpieczniej. No, stoi tu. Weź idź na górę, co? Nie. Wyglądasz jak ten Mr. Gadget na sterydach. Mr. Gadget na sterydach. Ja pierdzielę, co ja ci pie. Nie wiem, gdzie on polaz. Wow. Nie wiem, co ja zrobiłam, gdzie ja polazłam i po co tu polazłam. Aha, dobra, wiecie co? Możemy sobie tutaj tym skrócikiem podejść właśnie tędy. Tylko kurde, trzeba by było wyczaić. Trzeba by było wyczaić, czy on się tam nie kręci. Mr. Gadget na sterydach. Dobra. Dobre, dobre. No dobra, idziemy. Aha. Wow. No to mnie słuchajcie, on zaskoczył. Ja jak ja mam to zrobić? Jak ja mam te medaliony tu powsadzać? Nie mam pojęcia. Trzeba było go jakoś zgubić. Jak to było?
Będzie. I co teraz? Nie, nie mogę iść tędy. Jezu, muszę się jakoś z nim tutaj pobawić trochę dookoła. O! Widziałam to żółte pudełko. Później je zabiorę. Znowu schowamy się do biura Stars. To jest mój taki azyl. No! Kurde. To jest taki mój azyl. I mam nadzieję, że on pójdzie tam na prawo. Cichą nadzieję mam taką. Dobra, tu jest to pudełeczko, pralnia. Do pralni trzeba było... Kurczę, nie będę miał klucz. Gdzieś po las. Tam po las, dobra. No to spieprzamy. Ciekawe, co jest w tym pudełeczku. Pokazać. A rolka filmu. I wiecie co, nie zdziwiłabym się, jak to była podpowiedź właśnie do tego posągu tam. No ale już dobra. Czy ja zejdę tu bezpiecznie? Czy ja włożę te medaliony? Nie włożę tych medalionów póki co. Kurde, jakie... Ty, tam jest jeszcze... Ty, tam jest jeszcze Marvin, ty! Albo i nie Marvin. Jakiś inny. Czemu tu są trzy zombiaki? Jeszcze Mr. X na górze, ja nie mam tyle amunicji. Jak my to zrobimy? Bo nie wiem. Dobra, spróbujmy w ten sposób. Ja tu chyba zginę, słuchajcie, ja tu chyba zginę. Ten zombiak, on już na mnie rusza, bo ja to słyszałam. Słyszeliście ten krzyk tej pipy? Jezu, słuchajcie, może się uda. To u mnie wszystko jest, słuchajcie, na styk. To jest wszystko na fuksie. No dobra, słuchajcie, udało się. Mam nadzieję, że oni tu nie wejdą. Nie powinni generalnie, bo to by było bez sensu. Poczekajmy. Zobaczymy, czy oni się tutaj... Nie. To jest taki safe spot i one tutaj nie mają dostępu. No to git. O Boże, 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 Boże. Tu jest maszyna. Tutaj mamy tusz do zapisywania. Wiecie, co nas czeka prawdopodobnie? Chociaż powiem szczerze, że do dupy by było, gdyby to było to samo wcielenie Birkina teraz, że gdybyśmy walczyli zupełnie w ten sam sposób, trochę by to było nudne. Ale też teoretycznie mogłoby być... dość logiczne. Tylko teraz nie wiem, czy to jest kwestia, czy to robimy po Claire. Chyba robimy to po Claire, tak mi się wydaje. To już robimy po Claire. Więc teoretycznie ona już jest po walce z Birkinem tam. Ona spotkała Sherry. I ewentualnie, no, on tam dostał wpierdol od niej. I teraz musi zostać wpierdol od nas. Dobra, mamy tutaj wszystko na razie wyczyszczone na niebiesko. A jak mogę zobaczyć następne poziomy, te piętra? Hello, jak mam to zrobić? Aha. Zachodni magazyn, nie widziałam tych żółtych, trudno. Na bibliotece wiem co jeszcze. No dobra. Zapisujemy to. Ciekawe ile będę mieć, słuchajcie, zgonów. Może ani jednego. Zobaczymy, nie? Thank you.
Dobra, co bierzemy ze sobą? Musimy wziąć Shoguna. Mamy Shoguna. Jeszcze by się przydał Magnum. Lightning Hawk. Którąś broń chciałabym schować. No i naboje do Magnuma. No trochę ich mamy. Trochę ich mamy. Ale nie za wiele też. Dobra, idę. Ciekawe, jak to będzie rozwiązane, bo przecież my tutaj Sherry nie spotkamy, bo Sherry w tym momencie spotkała Claire. A wiecie, co mi się przypomniało? Że ja nie mam USB. Boże, idziemy po odznakę. Kurde, zapomniałam o tym, no. Oh, Jesus. I będzie tak, że zginę i za każdym razem będę musiała brać tą odznakę. No, dramat. Ale może to jakieś fajne, to może jakiś fajny upgrade przydałby się. Jeśli mam być szczera. Do jakiejś broni. Dobra, zjeżdżamy jeszcze raz. Tam na dole chyba powinien być granat albo błyskowy, albo zwykły. Pamiętam, że leżało coś na ziemi. Oj, Leoś, Leoś, ciekawe, jak sobie poradzisz moimi rączkami. Oj, leży? Tak, granat. Dobra. Wsadzajmy to. To już nam potem w ogóle nie będzie potrzebne, więc ja nawet tego nie zbieram. I co tu mamy? Druga lufa do Lightning Hawk. Pięknie. Ej! Czemu tak? Aha. Tak, to, czyli jednak Birkin dostał Rage'a, słuchajcie, bo Claire, dostał w dupę od Claire. No i się trochę wpienił, że baba mu, słuchajcie, złoiła dupsko. No to my dostaniemy, słuchajcie, Birkina z berserkiem. No i słuchajcie, nie zaatakował nas tutaj. Cofam to, co powiedziałam, bo jednak nas zaatakował. No i dobra, lecimy z tym Shogunem, ale wiecie co? Nie będę, słuchajcie, strzelać w to oko, bo ja w niej i tak nie trafię. Ja po prostu będę w niego łoić amunicję, ile się do... I będę starała się go trzymać na dystans, ale wiecie co? Teraz dopiero do mnie dotarło, teoretycznie? Że... Nie wzięłam żadnej roślinki i nie mam żadnego sprayu. Gratulations, Natalia, także no, na własne życzenie, słuchajcie, zginę. Nie wiem, czy ja on trafia w ogóle tym shotgunem. Wiem, że oczywiście im bliżej, tym lepiej. To jest wiadome od zawsze, że shotgun z shotgunem jest najlepiej z krótkiego dystansu. No... Czemu polas w drugą stronę, głupek? Wow! A przynajmniej nie pizgnął.
No zatrzymaj się. Rodzisz. Coś tak czołga. Idzie czy nie idzie? Wow. No raczej musisz to zabić. Dajesz go. No spoko, zostało nam już tylko 9 naboi szoguna. Znowu się cofa. Jezus, jest! Jej! Wiecie co, wolę go tak czasowo tutaj brać na dystans. Nie chcę tutaj się napalać i za długo strzelać w jednym miejscu. Właśnie o tym mówię, dlatego że nie mam żadnej roślinki ani sprayu. Wiecie, hardkorowa DSEO. Już się czuję taka pewna, że nie wzięła ani jednego leczenia. Dalej mutuje, słyszę. Co on robi? Okej. A nie. No może granatem, granatami go teraz poczęstujemy. Pięknie. Nie wiem, może Matylda wystarczy już tylko, co? Nie, chyba nie wystarczy. Weź się zatrzymuj. To jakiegoś rajcza dostał? Ej, słuchajcie, weź że się zatrzymaj. What the fuck? No rajcz, słuchajcie, rajcz. No muszę tu wziąć tego Magnusia. No i super, teraz będzie chciał na mnie wskoczyć. Na barana. Ale weź pod uwagę, że ty pewnie ważysz ze 100 parę kilo. Super. Co to zabawa w ciuciu babkę? O, dostał. Pięknie. Poczuł to. Widziałam, poczuł to. No nie, tak nie będziemy strzelać z Magnusia. Pięknie. No nie. No i mamy to.
Pozbierajmy sobie fanty. Nawet nam to poszło. W ogóle jestem, znaczy się poza paroma misami, a jestem zadowolona, bo on mnie ani razu nie dotknął. Więc naprawdę uważam, że no, świetna robota. Tym bardziej, że faktycznie nie widziałam żadnego leczenia ze sobą. Że naprawdę jestem zadowolona. Tylko tyle, żebym nie musiała wracać, słuchajcie, sekwencji powtarzać. To najważniejsze. Jak nie będę musiała powtarzać sekwencji, to będzie git. Ze względu na amunicję, bo czasami ten hardcore jest tak wyżyłowany, przynajmniej tak miałam pod koniec scenariusza A, że no niestety nawet te, widzicie, trzy naboje, które tam powiedzmy wcześniej zmisowałam, musiałam to powtórzyć, no bo było to już nie do przejścia w tym momencie. Troszeczkę się odkuliśmy, jeżeli chodzi o zwykłe naboje. No i dobra. Tu mamy drabinkę, wspinamy się. Będą przed nami, niestety, będzie przed nami pewnie ten cholerny parking, ale to już na pewno w następnym odcinku. Dobra. Mam nadzieję, że będę mieć miejsce na pozbieranie wszystkiego tutaj. No i dupa, już nie ma miejsca. Ale tu już nic więcej nie ma. A, roślinka jest. No to słuchajcie, muszę ją zmierzać z tą zieloną. Nie ma opcji. I ciebie na mostek. To Claire musiała tu być wcześniej, wiecie? Ona musiała tu być wcześniej, bo Birkin tam rozwalił tą. Ale on wtedy to też rozwalił przy Claire, więc o co chodzi? Albo i nie rozwalił? Kurde, już nie pamiętam. Co tutaj jest w tej szafeczce? Aha, ribbony. Dobrze. Na wypadek, gdybyśmy nie mieli, ale mamy. Dobra, chowamy wszystko to, co jest nam niepotrzebne. Tak. To też, to też. To też, to też. M19. No i ribbonki. Będziemy save'ować i kończyć dzisiejszy odcinek. Poszło nam naprawdę sprawnie. Podoba mi się to. Już nic więcej tutaj nie ma? Chyba nie ma. Tam już jest wejście na parking, prawda? Dobra. Tak, czysto. To save'ujemy. Kochani, ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj, że byliście ze mną i do szybciutkiego usłyszenia. Pa, pa.